A dzień dobry, witam serdecznie. Chyba 4 dni nie jeździłem. Kurde, felek. Wpadło mi na starcik Pizza Hut pod galerii Kazimierz. Fajnie, dość cieplutko dzisiaj. Ubrałem się na letniu. Miejmy nadzieję, że z tych chmurek deszcz nie pierdolnie. Nie wiem, czy słyszycie to. No? Słychać czy nie słychać? No właśnie, kurwa, nie słychać. W końcu nie słychać. Opanowałem w końcu ten jebany rower. Kurwa, idzie jak nówka. Wiem, że ostatnio też to mówiłem, ale doszedłem w końcu do tego, co było nie tak. Prawdopodobnie po wywrotce na moście w Błaszowie, tak wyjebałem przerzutką, że przerzutka się pokrzywiła. Hak też się wygiął, ale w taki dziwny sposób, jakby go nie wykrzywiło, tylko go rozwarło. Do tego koło było całe rozkurwione w pył. Koło było w miarę jeszcze git. Nie było jakieś bardzo krzywe, ale bębenek był rozdupcony. Te zapadki w środku bębenka. Ta przerzutka jest 9-rzędowa. Także niestety, ale jeszcze chrobocze na niektórych przełożeniach. No już zamówiłem z centrum rowerowego 10. Z dostawą na sobotę, także jutro wpadnie do paczkomatu. To przed jazdą sobie założę ją. Ale już jest niebo a ziemia. Martwi mnie tylko, że ten napęd, co tak narzekałem wtedy, że tak szybko się zużył, że to. Ja wyjebałem go do kosza, a ten napęd był dobry, tylko ten hak był krzywy. No cóż, trudno. Ważne, że jeździ, można zarabiać dalej. Ja odebrać. Jeszcze nie ma. No, także jutro przerzutkę wrzucę i będzie luks torpeda. Koło wziąłem jakieś takie nie najtańsze, ale też dupy nie urywa. Jakieś Shimano MT500. Jedyne, co mnie martwi, to ilość prych, że jest 24 na nim. To przy mojej wadze chyba lepiej, jakbym miał 36. 10 minutes later. Odebrane, dostawa na Grzegórzki. Tam do studencików pewnie. Miejska dżungla, kurwa, ty jebło mi znowu. Jednak trzeba trochę ostrożniej jeszcze
dopóki tej przerzutki nie będę miał, bo coś se jeszcze lubi przerzucić. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dobra, następne mam KFC z Floriańskiej. Jakoś tam na ścieżce zeszedł, wyłapał plecakiem. Nie wiem, czy w pysk dostał, czy w rękę. Chuj mu w dupę, jak łazi po ścieżce, no to... Ja do tej pory się nie mogę przyzwyczaić, że jak za blisko kogoś przejadę, to... To zajebę mu tym tornistrem. Nie mam się co śpieszyć chyba, bo KFC, jak to KFC... Nigdy na czas jeszcze chyba nie zrobiłem zamówienia. Nie wiem, czy to jest przypadłość tylko tego na rynku punktu, czy ogólnie KFC tak się pierdoli z zamówieniami. Kurwa, jak ja nienawidzę po mieście jeździć, co chwilę trzeba hamować. Się w kurwie któregoś dnia to by tę okrężną drogą jeździł. Byle tylko to miasto ominąć. Five minutes later. Można? 646? 646. Five minutes later. Dzięki. No i dobra, gdzieś tu. Po prawej. Dzień dobry. Dzięki. Do widzenia. Customerek ze szlaku z Biedronki. Pewnie najebane tam tych Ukraińców znowu. O Boże. Jadę powoli, nawet się nie śpieszę. Kurde, jak jest tak 7 na plusie, to ja dojeżdżam do klienta i z tego jedzenia jeszcze paruję. Z takiego zamówienia klient może być zadowolony i chętniej da napiwek. A nie jak ja kurwa dojeżdżam z zimną pizzą. Jak są minusowe temperatury, no to się nadaje tylko do piekarnika, żeby wrzucić i pogrzać, no bo... No i dobra, 12 minut czekam, jadę na Olsze. W ogóle wdupcyli mi ostrzeżenia na koncie na zagrożone konto. Więc za chwilę będzie banik i się pożegnamy. 774? Dzień dobry. Troszeczkę tu wyjąłem, żeby to nie weszło. Jedna się troszkę. Druga. I jeszcze pizza. Dzięki, pięknie, do widzenia. McDonald's pawi. Dobra. I to będzie czwarte. No ciekawe, czy uda mi się zrobić 13 dzisiaj. Ale jak zrobić 10, to też nie będzie źle. Już mi się nie chce tak przypalać jak kiedyś. Bo ty się przypalasz, a
już jesteś pewien, że zrobisz, a oni zaczynają ci gówniane zamówienia rzucać, typu właśnie Biedronkę, gdzie musisz czekać, aż ci zrobią to zamówienie, albo jakieś długie trasy, zazwyczaj w jakieś odludzia, żebyś tam na powrocie nic czasem nie złapał i przypadkiem, żeby ci się nie udało zrobić. Pod tą galerią znowu trzeba te lampki odpinać, przypiąć ten rower. No to jest chujowo w tej krakowskiej. W Kazimierzu. I tak nie ma tych ludzi, a tu stoją pod tym wejściem. Ja nie wiem, pod wejściem tu więcej ludzi stoi jak w środku chodzi. Ja pierdolę. Kurwa, McDonald's znajduje się na minus jeden przy dworcu autobusowym. Gdzieś tam kurwa kolejowym, no pojebie mnie. Na wkój dwa McDonald's w jednej galerii. A zabrał pan tu torbę? Jedną? Proszę? Jeden był, tak? Jeden był, no. Pan się zabrał torbę jedną z napojami? Nie brałem jeszcze, nic pusta. Kurwa, schodziłem chyba się ze 20 minut, żeby tego maka znaleźć, kurwa. Dobra, gdzieś tu po lewej stronie nie dostawa. Oczywiście na samej górze. Dzień dobry, to jest Sasa, nie? I drugie. Dzięki, do widzenia. Kurde, to się ochłodziło. Chyba, że to kwestia tego, że posiedziałem w tej galerii trochę czasu. W ogóle ja dzisiaj byłem przekonany, że ja mam grafik ustawiony na 15.30. Ja już gotowy do wyjścia, chcę się meldować. Za 10 minut miał mi się zacząć blog. A tu nie ma możliwości meldunku. Tak mi nieco jest kurwa nie tak. Wchodzę w kalendarz, a ja mam ustawione od 16.30 do 21.00 mam niby jeździć. Ale jakimś cudem był wolny blok o 15.30, więc klepłem go od razu. No ale już godziny nie zmieniałem, do której mam pracować. I zamiast jeździć 5 godzin, dzisiaj jeżdżę 6. Ale warun spoko. Mogło być troszkę cieplej, ale nie pada. Rowerek sprawny. Można się bawić. O kurwa, ile ludzi. Ja pierdolę. Kuzet, dzień dobry, Kuzet. Kuzet. 92. Gdzież to jest? Tu przez planty. Równoległa do Łazarza. Jakieś podobno nowe przykrywki mają do tych kubeczków z napojami.
Ciekawe, czy ma na celu to coś bardziej zapobiegać wylewaniu się tej Pepsi, czy w innym celu je zmienili. No ciekawe. Troszeczkę to zjebałem. Dobre, opanowane. Ostatnia prosta. Kurwa, nic nie wziąłem. Ani nie wziąłem bluzy, ani nie wziąłem sobie termosu z piciem. Kurwa. Widać, że dawno nie jeździłem. Tutaj dwójeczka. Dwójeczka na czwartym. Dzień dobry. Będzie 36 zł. Raz. I dwa. Proszę bardzo, do widzenia. Nie, dam radę. Dziękuję pani bardzo. Pani czy siostro? Nie wiem, jak to się mówi. Podgórska znowu pizza. KFC z galerii. No i gitarka. Pasuje się tam na ścieżkę dostać. Chociaż w sumie nie. Daszyńskiego przelecę i będzie szybciej. No tylko znowu KFC. Spieszyć się, czy się nie spieszyć? Dzięki. Na Sądową. Między Grzegórzewskim a Mogilskim rondem. Gdzieś za zakrętem po prawej stronie. Nie, po lewej. Ten blok. Dobra. To jest 36, tak? Tu jest, tak. Okay. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Znowu Maczek. Tym razem z galerii Kazimierz. Jadę w swoje rejony. Na Lipową i Krakusa. Na Podgórze. Zastanawiam się, jak będę na Lipowej, czy nie wpaść. Bo tak zrobię. Wpadnę sobie po ten termos. Dużo ludzi w komentarzach porusza temat, że zdziwieni są tym, że ja tak bez wspomagania popylam sobie. No ale w sumie no może nie po 5 godzin tak teraz jeżdżę. No ale po 2 do 3 i tak bym codziennie jeździł na gravelu. No, na hulajnodze też można. Więc jak można pojeździć i coś w tym zarobić, to czemuż by nie skorzystać? Ja od małego popylam na rowerze cały czas, więc easy. Tylko nie ukrywam, że wkurwia mnie jazda po tym mieście. Zaraz po tym wietrze do szału doprowadza mnie to kurwa co chwilę hamowanie, stawanie, ruszanie, stawanie, hamowanie, ruszanie. Tak od sprzęt dostaję w dupę.
na takim czymś, że to głowa mała. Jak patrzyłem na klocki hamulcowe, ile ja je mam? Kurwa, nie wiem, czy będzie 2 tygodnie. Już jest połowa zjedzona. Ja weź tak, kurwa, co miesiąc te hamulce, klocki hamulcowe kupuję. Ja to wolę skoczyć na rower jakimś wałem, jak właśnie do Tyńca, do Skawiny. Czy Oświęcimia, czasem przejechać przez lasek jakiś i znowu na asfalt i dzida przed siebie. Super, dzięki. Bo mam 2. To nie. To na wyrotczyku. I drugie. Dzięki piękne. Do widzenia. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, wzajemnie, dzięki. Kornerek z getta. Jezus, z Ławrzyńca. Na Grzegu Rzecką 69C. Czyli Wiślane. Kurde, tak pani wbiegła, nawet się nie oglądając. Jakby tak doszło do kolizji. Jeszcze ktoś by mi zarzucił, że zrobiłem to specjalnie. Byłem w chacie, wziąłem sobie termosik z piciem. Wylałem się od razu. Plusy kręcenia się koło domu. A nie jakieś prądniki i inne huty. Dziewięć dwa mam globo. Dobry, proszę bardzo. Do widzenia. No i dobra, mamy kolejny podwójny maczek z Galerii Kazimierz na Zabłocie i na Aleje Pokoju. Tylko trochę lipa, bo biorąc tu Magdalena stąd, nie puści mnie pierwsza na Aleje Pokoju, tylko mnie puści na Zabłocie. Wiem, że można by kombinować z dostarczeniem odwrotnie i potem poprosić support o zakończenie. No nie chcę mi się pierdolić. No bo tak to muszę wziąć tego maka, lecieć przez Kotlarski na Zabłocie, potem znowu dymać przez ten Kotlarski tu na Aleję Pokoju. No chyba, że jakimś cudem da mi tutaj to pierwsze dostarczyć. Zobaczymy. Na razie jadę maczka odebrać do galerii.
20 minutes later. Proszę, to JP pani jeszcze robi? Robię, nie mam okay. Jeszcze prawa. Wejdź tu pan. Chodź. 10 minutes later. JP, dobra. Kurwa, 20 minut czekałem. Czekaję, czy rower stoi, żeby mnie zadupcyli, kurwa. Z tyle czasu. Stoi. No i co, no i myślałem, że uda mi się to wyzwanie zrobić. Tak po cichu sobie myślałem, na te 13 zamówień. No ale jak kurwa nie da kolejnego podwójnego, no to raczej jestem w dupie. Przez to, że tyle tutaj czekałem. No chujnia. Na bocie 21. Chociaż tyle, że wiem, gdzie to jest. To to będzie szybka dostawa. To zaraz za mostem. Ale w sumie można jeździć po tym moście, jak już napęd hula. Wcześniej był problem. Bo każde naprężenie łańcucha kończyło się pierdolnięciem ze sprzęgła. Dobra, które mieszkanie? 95. No czyli ta co zawsze. Klatka. Dzień dobry. Jedno. I drugie. Dziękuję bardzo. Dobry. No, Pepsi. No, pani to zgłosi i tam oni oddadzą pieniądze, jak coś zadadzą Pepsi. Tylko jest wszystko okej, okay, tylko są Pepsi. Przepraszam pani najmocniej. Do widzenia. Kurwa, wszystko pływa, ja pierdolę. Cała się wyjebała. Kurwa pierdolone. Przykrywki do kubeczków chyba jeszcze gorsze jak tamte. Ja pierdolę. Wszystko kurwa mokre. Policja na parkingu. Tutaj w galerii. A gość jakieś te drifty odpierdolał na tym wyjeździe do góry. Chyba, że na mnie polują.